Niby czy się lampka świeci. Także miłowani moi, witam was na kolejnym motoprogu. Moja żona nie wie, czy się lampka świeci, bo jest ode mnie oddalona o jakieś 20-30 metrów, wiecie, swoim piździkłakiem, benelką. A my teraz z widokiem na pałac w Gorzanowie, który już swego czasu przedstawiałem na moich motoblogach. Jedziemy odkryć jeszcze jedno fajne miejsce na terenie tutaj ziemi dolnośląskiej, Kotliny Kłodzkiej w sumie tak dokładnie. Tym miejscem ma być podjazd prawie pod samą Marię Śnieżną od Zaplecza, także... Gdzie w tym samym? Jedziemy tutaj właśnie tą mijanką. Tak nas... Żuniu, jedź za mną. Tu mamy świętego Jana Niepomucena figurę. Bardzo popularna figura w tychże regionach. Nie ma wiochy. Bogatszej wiochy, żeby taka figura takiego świętego nie stała tutaj u nas. My przyjeżdżamy mostem nad Nysą Kłodzką, która w tym momencie wolno się sączy przez ziemię kłodzką. No mamy upały, cały czas upały. Od czasu do czasu przewijane jakimiś takimi lekkimi opadami, takimi burzami. A się kuźwa przestraszyłem, to stoi ten pociąg. Człowiek widzi tyle tych nieszczęść na tych przejazdach kolejowych, że zobaczy lokomotywę czy jakiś inny skład, to zaraz myśli, że on już pędzi na niego, chociaż rogatki, szlabany były podniesione. Ale cholera to wie. Teraz już nie można ufać temu wszystkiemu, więc zdarzają się różnego rodzaju sprawy. Już tam pod tym mamy być. Metrów i skręcamy. Ale chyba tam nie dojedziemy, bo widzę żółtą tablicę, która informuje o tym, że na pewno droga jest zamknięta, bo są remonty. I wrócimy się. Albo i nie. Nie, to tylko jakieś wypadki. No jest coś przekreślone. Że umiłowani moi, przed nami cel. Wynika z tego, że według GPS, prawda, na sam pod całą Marią Śnieżną nie dojedziemy, bo tam nie wolno dojechać. Czyli nie wolno. No, jest zakaz. Mam nadzieję, że dojedziemy jak tylko się blisko da. Tam widzimy na górze taki biały punkcik, właśnie to jest sanktuarium Marii Śnieżnej. A w niedalekiej odległości mam zamiar się pojawić. Czy tam się uda dojechać? Zobaczymy. Na pewno nie. No na pewno nie, no ale może chociaż tam troszeczkę uda nam się podjechać. Tam ja tam dojadę. Nie, jak będą kamienie, to ja też tam nie będę jechał po kamieniu, bo ja też nie chcę mi się po prostu, bo to nawet najlepszy się może wywrócić. Dopiero ja. Bez sensu ryzykować. Świetne są te pagórki, świetne. Co jest? Świetne są te pagórki, to już jest chyba śnieżnik to tutaj. My teraz będziemy jechali na wprost. Na wprost? Marianówkę.
drogą powiem szczerze, że jeszcze nigdy nie jechałem, więc nie znam jej ani troszeczkę. Ale widoki są tutaj przyzacne. Widok i tutaj to dedykuję koledze Rysiowi i Reni oraz jego potomkowi, jego córuni. Wiem, że bardzo lubią tutaj tą część Kotliny Kłodzkiej, a ja ze względu na to, że właśnie narodziny córci Rysia ten widok wam tutaj przesyłam. Zapraszam serdecznie na ich nagrywki RR Travel. Pod filmem może, jak nie zapomnę, to umieszczę link, bo ja jestem taki trochę rozszczepany. Jedziemy. Mario, Maria Śnieżna, możemy dalej jechać. Marianówka. Cofam się cały czas. Cofaj się do tyłu, kuźwa, Ela, ale cofaj się do tyłu. Mitchur, no nie. Nie, ty możesz cofać do tyłu. No ja się cofam. Jeszcze musimy. No cofnę jeszcze się do tyłu. Zagotowałem się. O! Także cofaliśmy się do tyłu. Kierunkowskaz wyłączyliśmy. Tak, i wyłączyliśmy kierunkowskaz. Już jesteśmy cofnięci w rozwoju do tyłu. I jedziemy dalej. Także zobaczymy, dokąd nas ta droga zaprowadzi. Jest przyzacnie ciepło. Dobrze, że dzisiaj sobie wziąłem mojego żółwika, mojego buzera, czy jak on się tam nazywa. Moją pseudozbroję. Spodziewałem się, że taka ładna tutaj droga jest. Wydaje się, że jedziemy w dobrym kierunku. Plac wiejski. W taką pogodę to naprawdę po takich drogach się fajnie jeździ. Wiadomo, że trzeba jechać z rozwagą, ale oczywiście towarzystwo drzew na poboczu, którego tak generalnie w sumie nie znoszę, ze względu na to, że zawsze uważam tego typu blisko drzewa, blisko drogi, to uważam za takich potencjalnych naszych zabójców motocyklistów, to w tymże wypadku dają takie ukojenie i komfort. Habry z poligonu. To nie są habry? Nie. No to nie habry z poligonu. Nie habry z poligonu. A my pomalutku jedziemy. Ale widzę, że jest asfalt dalej, to jedziemy dalej.
ładny stylowy domek. Tutaj to już musimy mieć co? Opony zimowe. Czy Elu, ty masz opony zimowe? Ubrałaś? Nie, opony tylko łańcuchy. Łańcuchy zimowe? A, czyli tutaj łańcuchy musimy mieć. Ja mam łańcuch, haha! Droga jest cisza. No kurwa. A ty masz łańcuch, Elżbieta? Tak. Ty masz nieoringowy, kuźba, 428. Nie, ja mam oringowy 525. Dajesz radę? Tak. Którym biegiem jedziesz? No ja też dam teraz na 3, tak to jechałem pójdą cały czas. Ale chyba dam z powrotem na 2. Wiem, że właśnie tu ma być jakiś ostry zakrętas. Bardzo, tutaj jedyna. Ale jestem w szoku. Dojedziemy pod same, w takim razie prawie pod same Marię Śnieżną. I to po chamsku, jak to się nazywa, nie z buta, tylko kuźwa na sprzęcie. Nawet nie wiedziałem o tym, że jest taka możliwość. Mało w tym, kto wie w takim razie. Przepiękne. Co prawda ktoś może powiedzieć, a kurczę, jakby nie było tych drzew, byłoby ładnie. Ale może jakby nie było tych drzew, to bym tutaj bał się wjechać. Już teraz Elżunia tu się z autobusem minąć i tutaj stanąć z boku, to ja cię kręcę. Zobacz tutaj na dół. Co, jak sądzisz? Dałabyś radę? Nie. Bardziej zgrzytanie zębów, nie? A autobus tu może jechać z pielgrzymką. No jak? A ten autobus to skąd jechał, myślisz? Nie, skąd jechał. Stąd. Że dojechaliśmy do jakiegoś miejsca, punktu na jakiejś górce i tu chyba się już kończy. Góra Igliczna. Tu już nie możemy jechać. No tam są piersi. Piersi tylko. Za wyjątkiem obsługi sanktuarium, obsługi schroniska, służb komunalnych. Czyli co? Przejdziemy się kawałek, czy ten? Przejdźmy się kawalątek. Co, Kiciusiu? Będziemy ustawić? No, gdzieś ustawić. Nie, no ustawimy na parkingu, nie będziemy tak chamsko stawać gdzieś tutaj. Zobacz jak ja robię, widzisz? O tak, ładny motor. Nie umiem. No to zrób tak, musisz następnym razem jak będziesz jechała, to czekaj. Ja ci, ci pomogę zaraz, tylko sobie ustawię mój motocykl. I zaraz podejdę do twojego, proszę poczekać. Niech Elżunia poczeka, ta Tomuś zaraz przyjdzie i pomoże. Elżunia czeka. Także witam was, zmiłowani moi. Wejście następne. Jesteśmy na rozwidleniu. Góra Igliczna. Tam jest wejście do sanktuarium. Do samego sanktuarium nie będziemy chodzić, ale kawałek się przejdziemy. Także zapraszam na wycieczkę pieszą. Także idziemy gdzieś około 5 minut i po tych 5 minutach docieramy do sanktuarium. Do sanktuarium docieramy, więc trochę to dziwnie,
Tam napisano, że 15 minut. A tu dosłownie można powiedzieć, że jesteśmy w ciągu 5-10 minut na miejscu. Ale lepiej tak niż odwrotnie. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić Sanktuarium Marii Śnieżnej Glicznej, może to zrobić. Czy w jakichś takich głębszych intencjach duchowych, czy tak jak ja, z ciekawości, tudzież z chęci nakręcenia takiego informacyjnego vloga dla jakiejś takiej większej masy, mam nadzieję. Oglądaczy. YouTuberów. Zaraz ktoś tam mi zarzuci, że ciężko sapie. Tak. Ciężko sapie, jak zawsze. Jakby ktoś nie wiedział, to ja tak mam. Taką cudowną supermoc, że ciężko sapie. Tu mamy fajny widok. Na śnieżnik. Na masę śnieżnika. Chyba dobrze pokazuje. Moja małżowinka już trochę skudłaczona, trochę taka. Odejdziemy jeszcze, co? Na chwilkę do góry. Może jakąś herbatkę się napijemy. Mam schronisko. Tu po tej stronie piszę. A tutaj to sławetne lub niesławetne sanktuarium. Cóżeś tam jest odgrodzone. Lepiej tych barier nie przechodzić, jeżeli jest zakaz. Tudzież można się narazić na oberwanie paralizatorem. Bywały takie przypadki. O, widok piękny. O kurde, dziura była. Tu jest ten wejście na... Ale tu sobie wejdziemy. Także ten widok, który widzieliśmy tam, to mamy go tutaj. Ślicznie. Konno z psami, z alkoholem, z papierosem, w takim, zachowaj miejsce. Ksiądz bardzo na to jest uczulony. A nie wiem, czy w takim stroju mogę wejść, bo... Masz zakryty, masz napisane jakieś strony. Ale dajmy sobie spokój. Już nie chcę za szatana wejść. Także... Zobaczyliśmy. I w tym momencie uwierzyliśmy, że prawie na samą górę można wjechać motocyklem. Także żaden to wyczyn, ale zawsze coś. Także tym optymistycznym akcentem żegnamy się z moją małżowinką. Małżowinko, pomachaj tutaj. Żegnamy się z wami, kochani. Do zobaczenia w następnych naszych nagrywkach. Trzymajcie się cieplutko. Pa!